Kiedy ta maszyna wjeżdża na pole bitwy, nie można przed nią uciec. Jej głównym zadaniem jest całkowite unicestwienie czołgów nieprzyjaciela. Zostawia po sobie niewyobrażalne zniszczenia. Wewnątrz tej wieżyczki znajduje się system, który umożliwił zniszczenie irackich czołgów z odległości ponad 4 kilometrów. To najdłuższy dystans, z jakiego kiedykolwiek atakował czołg. Podczas operacji Iraqi Freedom, dzięki ciężkiemu opancerzeniu, nie zniszczono ani jednego brytyjskiego czołgu. Żadna iracka broń nie mogła go pokonać. Dzięki nagraniom archiwalnym znajdziemy się dzisiaj na polu walki z maszyną, która może ubiegać się o miano najlepszego czołgu podstawowego świata. To brytyjski czołg Challenger. 27 marca 2003 roku 14 czołgów Challenger ustawia swoje systemy naprowadzania w kierunku 14 irackich T-55 w mieście Basra. W ciągu kilku minut z T-55 pozostają jedynie płonące wraki. Po jakiejś minucie zapala się paliwo i amunicja przechowywana w pojeździe. To walka pomiędzy najpowszechniej produkowanym, a najbardziej zaawansowanym czołgiem na świecie. Challenger jest niezniszczalny. Dla Brytyjczyków jest on ukoronowaniem ponad 90 lat pracy nad projektami czołgów. Historia ta sięga I wojny światowej, kiedy zbudowano pierwszy czołg, który przetaczał się po polu bitwy nad Sommą w 1916 roku. Ta rewolucyjna nowa broń miała przełamać impas na froncie zachodnim. Był to pomysł Winstona Churchilla. Czołgi miały utorować drogę przez niemiecką linię obrony dla piechoty, kawalerii i innych oddziałów. Czołg był zlepkiem koncepcji. Miał to być pojazd, który posiadał karabin maszynowy, potrafił posuwać się naprzód przez okopy i mógł zapewnić ochronę. Pierwsze czołgi wywarły wielkie wrażenie na żołnierzach nieprzyjaciela, którzy uciekali z pola bitwy. Kiedy Niemcy po raz pierwszy zobaczyli czołg, przeżyli szok. Czołgi wywierają taki psychologiczny wpływ do dzisiejszego dnia. Jednak kiedy pojawiły się po raz pierwszy, robiły o wiele większe wrażenie. Pierwsze czołgi były powolne i zawodne. Nie potrafiły odwrócić karty zwycięstwa Wielkiej Wojny. W drugiej połowie lat 20. Wielka Brytania stworzyła mnóstwo koncepcji budowy i wykorzystania czołgów. Stworzono eksperymentalny oddział czołgowy. Była to grupa, która wykraczała w przyszłość sztuki wojennej. Brytyjczycy byli uważani za wiodącą nację. Cały świat interesował się ich pomysłami. Przyglądali się im Francuzi. Bardzo dokładnie obserwowali ich Niemcy. W 1940 roku taktykę brytyjskiego eksperymentalnego oddziału wykorzystało 2,5 tysiąca niemieckich czołgów, kiedy pędziły przez Europę zgodnie z planem Hitlera. Był to początek wojny światowej, podczas której czołgi osiągnęły wiek dojrzały. Jednak pomiędzy rokiem 1928 a 1940 technologia Wielkiej Brytanii pozostała w tyle. Wiele brytyjskich maszyn porzucono, szczególnie podczas ewakuacji Dunkierki. W tej wojnie Brytyjczycy korzystali z amerykańskiego Shermana M4. Stał się on uniwersalnym czołgiem aliantów. Na froncie wschodnim Rosjanie wykorzystali swoje T-34, żeby przyspieszyć marsz z Kurska do Berlina.
Naziści próbowali przeciwstawić im swoje Tigery i King Tigery. Choć były to skuteczne maszyny wojenne, były ciężkie i trudne do naprawy. Tiger był potężnym czołgiem, ale Niemcy mieli ich jedynie około 1300. Shermanów było 50 tysięcy, a T-34 70 tysięcy. Po II wojnie światowej projektanci czołgów próbowali odnaleźć równowagę pomiędzy siłą ognia, opancerzeniem a mobilnością. Brytyjczycy byli zdeterminowani, żeby ponownie nie zostać w tyle. W 1945 roku zbudowali Centuriona. Był on ciężko opancerzony i niezawodny. Miał wielki wpływ na projekt Challengera. Ten czołg miał dobry projekt i można go było wciąż ulepszać. Zanim został wycofany z wojsk brytyjskich, umocniono opancerzenie i zwiększono jego zasięg. Myślę, że był jednym z najlepszych. W 1967 roku służbę rozpoczął przodek Challengera, Chieftain. Ma on podobne rozmiary i masę. Jest uzbrojony w najlepsze działko na świecie. Działo kalibru 120 mm. Jego potencjalnymi ofiarami miały być radzieckie czołgi, które mogły zaatakować równiny Europy. Czołgi zostały zaprojektowane do powstrzymywania radzieckich oddziałów, żeby mogła zniszczyć je artyleria. To był bez wątpienia najbardziej skuteczny czołg. Działko było niesamowite. W swoim czasie Chieftain był najlepiej opancerzonym czołgiem na świecie, ale często kwestionowano jego niezawodność. Łatwo było rozpoznać ten czołg na polu walki. Obok niego zawsze znajdował się pojazd techników. Ale to nie problemy mechaniczne Chieftaina zmusiły Brytyjczyków do stworzenia Challengera. Na początku lat 70. broń przeciwczołgowa była już tak zaawansowana, że cały świat zaczął zastanawiać się nad skutecznością własnych czołgów. Zadaniem broni przeciwczołgowej było przebicie opancerzenia czołgu i zabicie załogi znajdującej się w środku. Pierwsze pociski kinetyczne przebijały się dzięki własnej masie i prędkości. Pociski odłamkowe APDS gubią koszulkę stabilizującą, kiedy opuszczają lufę. Mogą przebić nawet grubą warstwę stali. Pociski odkształcalne HESH eksplodują na pancerzu, powodując odpryski metalu po wewnętrznej jego części. Odłamki te zabijają załogę. Pociski kumulacyjne HEAT wykorzystują energię chemiczną. Dzięki strumieniowi stopionego metalu i gazu przebijają pancerz czołgu. Jednak dopiero stworzenie przenośnych systemów rakietowych sprawiło, że projektanci czołgów musieli przemyśleć swoją taktykę. Czołg, który byłby odporny na takie rakiety, ważyłby 200 ton. Projektanci czołgów musieli stworzyć system ochrony, który mógł pokonać tę śmiercionośną broń. W 1971 roku brytyjscy naukowcy w tajnych laboratoriach wyposażyli eksperymentalny czołg w nowy pancerz nazwany Choban. W przyszłości da on Challengerowi miano niepokonanej maszyny wojennej. W 1983 roku Challenger 1 został oddany do użytku armii brytyjskiej. Chciałem jak najszybciej wsiąść do środka i zobaczyć, co można nim osiągnąć. Poprzednik Challengera 1, Chieftain, miał olbrzymi wpływ na projekt tego czołgu. Chociaż budowano go 7 lat, Challenger i Chieftain są jednakowe jedynie w 75%. Nowy czołg ma podobne uzbrojenie, kształt kadłuba i rozmieszczenie załogi. Jednak silnik i system zawieszenia Chieftaina wymieniono na inne, co dało wielką różnicę w skuteczności na polu bitwy. Wszyscy zazdrościli Dywizjonowi A, jeździli na dalekie misje ćwiczeniowe, a my nadal służyliśmy na naszych Chieftainach, które wlokły się z prędkością 30 km na godzinę.
to exercise on the range road at 40-50 miles an hour. Challenger 1 ma prawie 9 metrów długości, prawie 4 metry szerokości i waży ponad 60 ton. Jego główną bronią jest działko kalibru 120 mm, które może strzelać różnymi pociskami, nawet tymi ze zubożonym uranem. Czołg posiada dwa karabiny maszynowe. Służą one do likwidacji oddziałów naziemnych nieprzyjaciela. Potrafi również stworzyć zasłonę dymną. Wieżyczka obraca się o 360 stopni i mieści 3 osoby, w tym dowódcę załogi. Może on rozglądać się dookoła przez peryskopy w osobnej wieżyczce. Kabina kierowcy znajduje się z przodu czołgu. Dźwignie kontrolują kierunek jazdy. W czołgu zamontowano silnik Perkins. Umożliwia on jazdę z maksymalną prędkością 56 km na godzinę w zasięgu prawie 500 km. Ten czołg może szybko dostać się na pole bitwy. Żołnierze wiedzieli, że był bardziej niezawodny. Dał lepszą ochronę i był szybszy. Myślę, że byli bardzo zadowoleni, kiedy wprowadzono go do służby. Jednak największym krokiem naprzód było opancerzenie Cobham Challengera. Jest to technologia równa opancerzeniu ze stali o grubości około 100 cm. Stworzył ją pod koniec lat 60. dr Gilbert Harvey, ale zastosowano ją po raz pierwszy w amerykańskich czołgach M1 Abrams. Cobham to nadal tajemnica państwowa. Wiemy jedynie, że ta technologia jest bardzo skuteczna. Cobham to opancerzenie zbudowane z kilku warstw nylonowej mikrosiateczki, zespolonych po obu stronach stopami tytanu, płytek ceramicznych i innych niezidentyfikowanych substancji. Potrafi ono pochłaniać i rozpraszać energię pocisku. Dzięki czemu chroni załogę wewnątrz czołgu. Jednak w epoce zaawansowanej technologii wojennej Challenger jest nadal jedynie tak dobry, jak czteroosobowa załoga, która prowadzi go do ataku. Czołgiem kieruje dowódca. Kontaktuje się ze swoimi przełożonymi i przekazuje rozkazy załodze. W razie potrzeby wchodzi do wieżyczki i obserwuje pole walki. Możesz prowadzić czołg, pełnić obowiązki strzelca lub operatora. Jednak dopiero kiedy jesteś dowódcą czołgu, wiesz naprawdę, jak wygląda współpraca z tą maszyną. Operator jest drugi po dowódcy. Często przechodzi szkolenie jako strzelec i kierowca i może objąć oba te stanowiska podczas walki. Zajmujesz się wszystkimi urządzeniami radiowymi. Jeżeli nadchodzą komunikaty, jesteś pierwszą osobą, która ich wysłuchuje. Jesteś też ojcem załogi, bo operator odpowiada również za karmienie i pojenie członków zespołu. Kolejnym zadaniem operatora jest ręczne ładowanie amunicji. Prędkość, z jaką pracuje, decyduje o przeżyciu całej załogi. Strzelec ustala odległość do celu za pomocą lasera i systemów komputerowych. Umożliwia to precyzyjny ostrzał obiektów. Jego praca to połączenie zadań snajpera i technika komputerowego. Strzelec prawdopodobnie widzi najmniej z tego, co się dzieje, ponieważ skupia się na konkretnych obiektach. Naciska spust, zanim zorientuje się, co się stało, cel już został trafiony. Kierowca steruje czołgiem z przodu pojazdu w bardzo niewygodnej pozycji. Siedzisz pod kątem, właściwie prawie leżysz. Patrzysz jedynie przez niewielki wizjer, ale to kluczowe stanowisko. Poza tym prowadzenie czołgu jest niesamowitym przeżyciem. Podczas walki załoga jest samowystarczalnym oddziałem, który musi przeżyć w przestrzeni nieco większej niż wnętrze samochodu. Nie chciałbym przebywać tam przez kilka dni, ale możliwe, że będziemy kiedyś musieli być zamknięci około 12 do 18 godzin dziennie.
Oczywiście mamy tutaj toaletę, z której moglibyśmy skorzystać w takich sytuacjach, ale mamy nadzieję, że to nie będzie konieczne. Ten brytyjski pojazd posiada nawet automat do parzenia herbaty. Kiedy woda zaczyna wrzeć, podstawiasz kubek pod spód i nalewasz herbatę. Można tutaj również podgrzać jedzenie. Kiedy tylko woda się zagotuje, można przygotować cały posiłek. Trwa to jedynie krótką chwilę. W 1987 roku, podczas zawodów o trofeum Armii Kanadyjskiej, przetestowano możliwości bojowe Challengera 1. Ta olimpiada czołgów, której celem jest poprawienie umiejętności strzelniczych członków NATO, służy producentom czołgów do pochwalania się możliwościami swoich pojazdów. Szkolenie rozpoczyna się 6 miesięcy przed zawodami. Obchodzą się z nami jak z jajkiem. Nikt nie chciałby, żeby strzelcy zostali ranni. Kiedy w zawodach brali udział Amerykanie, Niemcy, Holendrzy i inni członkowie NATO, wszyscy próbowali udowodnić, że są najlepsi. Zawody rozpoczęły się 15 czerwca 1987 roku. Wygrana zależała od dokładności i szybkiej likwidacji celu. Podczas pierwszej rundy uzyskaliśmy najwyższy wynik tego dnia, ale byliśmy najwolniejsi, więc zajęliśmy ostatnie miejsce. Podczas drugiej rundy okazało się, że wycieraczki są kiepskie. Rzadko z nich korzystaliśmy. Rozmazywały wodę po szybach. Niestety, mieliśmy pecha i tego dnia padało. Po 5 dniach zawodów Challenger zajmował ostatnie miejsce. To wstyd dla armii, która twierdzi, że ma najlepszych strzelców na świecie. To był najsmutniejszy dzień dla Challengera. Nasi zawodnicy czuli, że wszystkich zawiedli. Wiedzieli, że mogli lepiej sobie poradzić. Stało się jasne, że zaczynamy zostawać w tyle w stosunku do innych krajów członkowskich NATO. Korzystaliśmy z technologii, która zaczynała się starzeć. Armia brytyjska musiała stworzyć nowy czołg. Wyciągnięto odpowiednie wnioski. Armia brytyjska zdecydowała się zaprojektować nowy czołg. Jednak nazwa Challenger pozostała. W 1991 roku, zanim nowy model był gotowy, Challenger 1 wziął udział w operacji Pustynna Burza. Zmierzył się z siłami zbrojnymi Saddama Husseina. Jak czołg, który wypadł fatalnie w zawodach, dał sobie radę podczas wojny? Drugiego sierpnia 1990 roku ogromna armia Saddama Husseina w ciągu 24 godzin wkracza do Kuwejtu. Siły Narodów Zjednoczonych zamierzają odeprzeć irackich najeźdźców. 180 czołgów Challenger zostaje sprowadzonych do Arabii Saudyjskiej. Saddam obiecuje wszystkim bitwę wszechczasów. Brytyjskie szczury pustynne przygotowują się do wojny. Siły koalicji zmierzą się z czwartą największą armią świata, która składa się z 300 tysięcy ludzi i ponad 4 tysięcy czołgów, w tym niszczycielskich T-72. Ludzie martwili się czołgami T-72. Miały olbrzymie działko kalibru 125 mm, większe niż działko Challengera. Żołnierze mogli obawiać się też broni biologicznej i chemicznej. Jednak czołgi Challenger przygotowane są na taką możliwość. Kiedy kabina jest zamknięta, staje się zupełnie szczelna. Zakładasz aparat oddechowy i możesz pracować i walczyć wewnątrz czołgu. Jednak kiedy w środku robi się gorąco, trudno jest tam wytrzymać. Przeciwko Irakijczykom wysłano olbrzymią flotę samolotów. Być może kampania powietrzna zmusi ich do złożenia broni i atak naziemny nie będzie potrzebny. Siły koalicji decydują jednak, że krótka i ostra kampania naziemna jest konieczna. Generał Norman Schwarzkopf planuje manewr oskrzydlający,
żeby okrążyć siły irackie. Część oddziałów okrąży zachodni kraniec pola walki. Jednocześnie ruszy ofensywa na miasto Kuwait. Oddziały opancerzone pośpieszą na północ, a następnie na wschód, przez południowy Irak. W ten sposób armia Saddama zostanie okrążona. O 4 nad ranem 24 lutego 1991 roku siły naziemne rozpoczynają atak na Kuwait. 60-tonowe Challengery przekraczają granicę. Siły koalicji poruszają się szybko wzdłuż frontu o długości prawie 500 kilometrów. W ciągu kolejnych dni i nocy oddziały irackie doświadczają nieprzerwanej siły ognia amerykańskich czołgów Abrams i brytyjskich Challengerów. Podczas pierwszej wojny w Zatoce ten czołg dowiódł, że jest zdolny wywiązać się ze swoich zadań. Bez wątpienia przekonał nas, że potrafi robić to, do czego został stworzony. Oślepieni dymem z pożarów szybów naftowych, Irakijczycy nie mogą wycelować dokładnie w zbliżające się Challengery. Te natomiast mogą wykorzystywać obrazy termowizyjne do ataku na pojazdy wroga. Na zielonym tle gorące punkty irackich pojazdów wyglądają jak czerwone plamy. Kiedy strzelasz po raz pierwszy, nic nie widzisz, ponieważ karabin emituje olbrzymią ilość ciepła. Wszystko znika w chmurze dymu. Rozpływa się ona dopiero po chwili. W tym momencie można dobrze przyjrzeć się celowi. Ten system to duży atut. Umożliwia Challengerom atak z dużej odległości przy minimalnym ryzyku dla nich samych. Roztrzaskane irackie czołgi zaśmiecają pustynny teren. Widok zniszczenia, jakiego dokonuje ta maszyna, jest najwspanialszy na świecie. Ale to działko kalibru 120 mm pozwoliło Challengerowi zapisać się na kartach historii, ponieważ dzięki niemu można zniszczyć cel oddalony o 1000 metrów. Strzelec dostrzega cel i strzela. Pocisk wypada z lufy z prędkością 1,5 km na sekundę. Leci ponad 4 km, zanim uderzy w cel. Z tej odległości niszczy iracki czołg. To bardzo duży dystans, prawie poza zasięgiem wzroku. Dzięki zaawansowanej technologii sił koalicji, czołgom i nalotom z powietrza, odniesienie zwycięstwa zajęło jedynie 100 godzin walki naziemnej. Challengery zniszczyły 300 pojazdów opancerzonych. Irakijczycy nie zniszczyli żadnego Challengera. Jeden z brytyjskich brygadierów powiedział: "Zawsze wiedziałem, że Challenger jest stworzony do wojny, a nie do zawodów." Podczas tej wojny Challengery stanęły naprzeciw czołgów radzieckich T-55 i T-72. Gdyby walczyły z czołgami nowej generacji, mogłyby mieć z nimi problem. Challenger 1 miał problemy z systemem filtrowania powietrza, ale w walce był niepokonany. W Wielkiej Brytanii projektanci opracowywali już jego następcę, Challengera 2. Kiedy został on ukończony w 1994 roku, posiadał więcej oprogramowania niż system kontroli lotu w myśliwcu. Challenger 2 wyglądał jak jego poprzednik. Kadłub i gąsienice są bardzo podobne. Na tym kończą się podobieństwa. Wieżyczka została zbudowana według zupełnie innego projektu. W tym czołgu dokonano 150 ulepszeń. Challenger 2 jest trochę cięższy, ale szybszy. Ma nowy system napędu z 26-litrowym silnikiem diesla. Działko to potężniejsza wersja działka jego poprzednika, a opancerzenie jest ulepszoną wersją Chobham o nazwie Dorchester.
Ten czołg jest jedynie w 4% podobny do swojego poprzednika. Wyposażony jest w lepszy system widoczności, który daje strzelcowi i dowódcy większą orientację na polu bitwy. Nie powinien nazywać się Challenger 2. Powinien otrzymać nowe imię, ponieważ jest zupełnie inny. Kiedy zaczęliśmy wchodzić do tego czołgu, pomyśleliśmy, że jest nieco inny. Kiedy byliśmy w środku, nie poznaliśmy wnętrza. Poza działkiem, wszystko zostało zmienione. To sprzęt z zupełnie innej epoki. Największym usprawnieniem jest nowy system kontroli uzbrojenia. To wspomagana komputerowo procedura, która umożliwia dowódcy wyprzedzenie o krok działań strzelca. Zazwyczaj najpierw dowódca wybiera cel. Wykorzystywaliśmy do tego system zarządzania celem, który oznacza, że dowódca wybiera cel niezależnie od obrazu widzenia strzelca. Dowódca wybiera obiekt. Wieżyczka obraca się i strzelec ustawia broń. W tym czasie dowódca obserwuje pole bitwy i wybiera kolejną ofiarę. Kiedy strzelec zniszczy pierwszy czołg, wieżyczka automatycznie ustawia się w kierunku kolejnego celu wybranego przez dowódcę i cała procedura rozpoczyna się od nowa. Dzięki temu systemowi Challenger może przeprowadzić precyzyjny ostrzał i zniszczyć 8 czołgów nieprzyjaciela w jedynie 40 sekund. Kiedy strzelaliśmy podczas bitwy, to było niesamowite. Ten większy i lepszy czołg już czekał na okazję, żeby wykazać się na polu bitwy. To oczekiwanie nie trwało długo. 20 marca 2003 roku siły koalicji wchodzą do Iraku. Ich przeciwnikiem jest nadal potężna armia Saddama Husseina. Nowy i ulepszony Challenger 2 znajdzie się w pierwszej linii walki. Jak da sobie radę podczas prawdziwej bitwy? W lutym 2003 roku rozpoczęła się operacja w Iraku. Siły koalicji atakują z lądu, wody i powietrza. Zamierzają zniszczyć militarną infrastrukturę Saddama Husseina. Działania brytyjskie podczas tej wojny otrzymały kryptonim Operation Telic. Biorą w nich udział 43 tysiące Brytyjczyków. Challenger 1 udowodnił swoją wartość podczas pierwszej wojny w Zatoce. Teraz pora na Challengera 2. 120 czołgów zostaje przewiezionych do Kuwejtu i dostosowanych do działań wojennych. Zamontowano dodatkowe opancerzenie na kadłubie. Zwiększyło ono wytrzymałość czołgu. Dodano też płócienną osłonę dookoła kadłuba. Podczas jazdy unosił się kurz, a dzięki tej osłonie nie dostawał się on do silnika. Załogi Challengerów przygotowują się. Wielu żołnierzy po raz pierwszy weźmie udział w wojnie. Czuliśmy, że jeżeli coś ma się wydarzyć, chcemy wziąć w tym udział. Bez wątpienia jednak obawialiśmy się wojny. Często zalegała cisza. Ludzie próbowali zebrać myśli. Wtedy ktoś próbował powiedzieć coś zabawnego, żeby odpędzić obawy. W pustynnych warunkach niezbędny okazał się system kontroli temperatury. Żar bił od samego pojazdu, a także wpadał z zewnątrz przez otwarty właz. System klimatyzacji bardzo pomógł nam w utrzymaniu morale. Marca 2003 roku nowe czołgi Challenger 2 przekraczają granicę w pierwszej linii ataku Sił Zjednoczonych. Największym problemem było przedarcie się przez tłum reporterów na granicy irackiej. To było prawie niemożliwe. Na granicy panował chaos. Kiedy główne siły amerykańskie podążały przez pustynię w stronę Bagdadu, brytyjskie Challengery skoncentrowały swój atak na drugim irackim mieście, Basra, leżącym na południu. Początkowo ataki Sił Zjednoczonych kończyły się przygniatającym sukcesem.
Napotkaliśmy przede wszystkim opuszczone budynki, czołgi i sieci okopów. Ludność cywilna mówiła, że żołnierze uciekli dzień wcześniej. Otworzyliśmy czołg i rozglądaliśmy się dookoła. Wydawało nam się, że znów jesteśmy w Kuwejcie. Nic się nie działo. Kiedy czołgi zapuściły się głębiej w terytorium Iraku, dostały się pod ogień grup paramilitarnych, lojalnych wobec Saddama. W tamtym czasie zastanawiałem się, co może powstrzymać ten czołg i jakie pociski będzie w stanie znieść. To było straszne. Na początku to był jedynie ostrzał z lekkiej broni. Słyszeliśmy, jak pociski odbijają się od czołgu. Zawsze zastanawialiśmy się, jak potężne mogą być granatniki. Kiedy pierwszy z nich uderzył w wieżyczkę, usłyszeliśmy jedynie huk. Strach minął, bo nic nam się nie stało. W nocy 26 marca dywizjon Challengerów przesuwał się w kierunku przedmieść Basry, żeby wesprzeć komandosów, którzy znaleźli się pod ostrzałem. Zmierzaliśmy na południe Basry. Mieliśmy ochronić brygadę komandosów, którzy nie mieli żadnych pojazdów opancerzonych. Challengery wyruszają w nocną podróż. W ciemności próbują przedostać się przez wodę, korzystając z nowej technologii. Jechaliśmy już od jakichś 4-5 godzin. Przekroczyliśmy Shat al-Arab przy pomocy nowych barek M3. Wtedy skorzystaliśmy z nich po raz pierwszy. Musieliśmy pokonać strome zbocze przy wejściu na barkę i przy zejściu z niej. Kierowca musiał być bardzo ostrożny. Jeden błędny ruch, a wylądowalibyśmy w wodzie. Mówiliśmy kierowcy, żeby się nie spieszył. Nie manipulował zbyt wiele kontrolkami. Miał spokojnie i powoli wjechać na barkę. Przed świtem Challengery znajdują się na swojej pozycji i są gotowe do ataku. Słyszeliśmy, że znajdowała się tam grupa czołgów T-55, które uciekły z Basry. Poruszały się w kierunku naszych wojsk. Naszym zadaniem było je przejąć. Głównym czołgiem, z jakim mają się zmierzyć Challengery, jest rosyjski T-55. Ten czołg mógł być uważany za nowatorski w latach 70., ale załoga i tak nie zlekceważy przeciwnika. Ten czołg jest bardzo mobilny. W odpowiednich rękach, jeżeli uda mu się zbliżyć, może wyrządzić poważne szkody. Usłyszeliśmy przez radio, że zbliżają się T-55. Wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy to naprawdę. Irakijczycy zostają zwabieni w pułapkę. Myślą, że atakuje ich niewielki oddział piechoty. Wchodzą w zasięg Challengerów. To była dobra okazja, żeby skorzystać z podglądu normalnego i termowizyjnego jednocześnie. Przełączaliśmy się z jednego na drugi i w ten sposób ustaliliśmy dokładnie, z jakim pojazdem mamy do czynienia. Z odległości 1500 metrów zaczynają ostrzał irackich czołgów. Działka strzelają z prędkością 8 pocisków na minutę. Możesz jedynie modlić się, żeby twój strzelec okazał się szybszy niż strzelec nieprzyjaciela. Pocisk uderza w cel, który widzimy przez celownik. Po jakiejś minucie zapala się paliwo i amunicja wewnątrz pojazdu. Wtedy widać tylko wielką chmurę dymu. Challenger rozpętuje burzę ognia. W ciągu kilku minut 14 czołgów irackich zostaje zniszczonych. Otworzyłem właz i rozejrzałem się wokół. To wyglądało jak scena z filmu. W pobliżu palił się T-55. Zaraz za nim znajdował się wielki betonowy znak z wizerunkiem Saddama Husseina. W takiej sytuacji czujesz jedynie ulgę, że udało ci się zniszczyć czołg nieprzyjaciela, zanim on zdołał zniszczyć ciebie.
Nowoczesne Challengery mają dużą przewagę nad T-55, które swoją świetność przeżywały podczas zimnej wojny. Różnica w technologii jest tak wielka, jak pomiędzy rowerem a samochodem. Czułem, że cokolwiek będą próbowali zrobić, nie będzie to dla nas problemem. Challenger 2 trafiał za pierwszym razem w 99% wypadków. Podążamy szybko do przodu i strzelamy, nie zatrzymując się. Podczas tego konfliktu Challenger 2 zostaje trafiony przez T-55 pociskiem kalibru 100 mm. Tym razem to zaawansowane opancerzenie ocaliło czołg od zniszczenia. Pocisk uderzył z przodu. Zapaliły się jedynie płyty opancerzenia. Struktura pojazdu nie ucierpiała. Wytrzymałość czołgu wkrótce stanie się legendą, kiedy zagubiony Challenger zdoła odeprzeć siłę ognia granatników i pocisków przeciwczołgowych. Podczas tej bitwy nowy Challenger udowodni, że jest czymś więcej niż kawałkiem metalu. 13 kwietnia 2003 roku. Operacja w Iraku osiągnęła punkt kulminacyjny. Nowe i ulepszone Challengery 2 stają naprzeciw sił zbrojnych lojalnych wobec Saddama Husseina. Oddziały żołnierzy brytyjskich zmierzają do miasta Abu al-Qasib w pobliżu Basry. Mieliśmy zniszczyć pewien cel. Zmierzaliśmy w kierunku przedmieścia. Niestety, napotkaliśmy silny opór. Kiedy czołgi podążają naprzód, Irakijczycy próbują je powstrzymać. Jeden z nich wyskoczył i zaczął strzelać z karabinu maszynowego. Trafił w wizjer kierowcy. Granatnik uderzył w przednią część kadłuba. Pod naporem ognia sierżant Baird decyduje się na odwrót. W tym momencie jego peryskop zostaje roztrzaskany przez kolejny granatnik. Nie mogłem już pomóc kierowcy w odwrocie. Zapanował chaos i wylądowaliśmy w rowie. Odpadły dwie gąsienice, a Irakijczycy zaczęli niszczyć kolejne peryskopy. Irakijczycy dokładnie celują w słabe punkty czołgu. Zniszczyli peryskop dowódcy, celownik strzelca i wizjer kierowcy. Mieliśmy pomocniczy wizjer. Karabin maszynowy zablokował się, ale główne uzbrojenie działało znakomicie. Pomimo ciągłego strzału, opancerzenie Chobham spisuje się wspaniale. Mieliśmy słuchawki na uszach, więc nie słyszeliśmy hałasu wybuchów, jedynie głuche uderzenia. W zasadzie tylko jeden pocisk spowodował taki hałas, że aż nami zatrzęsło. Czołg zostaje trafiony pociskiem przeciwczołgowym. To zadziwiające, ale opancerzenie odpiera nawet to uderzenie. Poczuliśmy uderzenie. Operator upadł na ziemię. Uszkodził sobie nadgarstek, ale pojazd nie odniósł obrażeń. Pomimo wielkiej ufności w możliwości czołgu, żołnierze nadal są otoczeni oddziałami nieprzyjaciela. Byliśmy śmiertelnie przerażeni. Jednak dowódca naszego oddziału zapewnił nas, że przyjdą nam z pomocą. Reszta oddziału próbuje osłaniać uwięzionych, zanim możliwe będzie przeprowadzenie akcji ratunkowej. Wyciągnięcie tego czołgu zabrało nam 10 godzin. Potrzebne były dwa pojazdy ratunkowe. Misję udało się przeprowadzić dopiero pod osłoną ciemności. Challenger został trafiony 8 granatnikami i pociskiem przeciwpancernym. Załoga bezpiecznie przetrwała atak. Irakijczycy mieli czas i mogli dokładnie celować w słabe punkty czołgu. To była wielka ulga, kiedy zobaczyliśmy, że wszyscy czterej członkowie załogi żyją. Challenger 2 ocalił moje życie. Jestem bardzo wdzięczny ludziom, którzy zaprojektowali ten czołg i jego opancerzenie. Gdyby nie oni, nie siedziałbym tu dzisiaj.
60-tonowe Challengery pędziły głównymi irackimi drogami z pełną prędkością, wykorzystując swoją dodatkową broń – strach. Te przejażdżki miały przekonać wroga, że opór jest bezcelowy. Szacunek, jaki Irakijczycy okazywali czołgom, był niewiarygodny. Kiedy tylko widzieli nadjeżdżający czołg, zatrzymywali się i cofali o krok. To mógł być straszny widok. Cała załoga zamknięta była w środku i nie wiadomo było, co kieruje tą maszyną. Challenger to czołg przeznaczony do walki na otwartych równinach Europy. Jednak teraz walczył w zabudowanych terenach miejskich Basry. Naszym zdaniem wjazd czołgów na ulice miasta nie był dobrym pomysłem. Słyszeliśmy straszne historie o czołgach, które zostały unieruchomione na ulicach, a następnie wysadzone. Czołgi jadą przez miasto. To skomplikowana operacja. Żeby wszyscy przeżyli, konieczna jest znakomita komunikacja oraz współpraca z piechotą, artylerią i wsparciem z powietrza. Miasto przeszukiwane jest ulica po ulicy. Czołg Challenger jest ważnym uczestnikiem tej misji. Brytyjczycy nie stracili żadnego czołgu w Basrze właśnie dlatego, że operacja była bardzo dobrze przemyślana. W 2 tygodnie Brytyjczycy przejmują kontrolę nad Basrą. W kwietniu 2003 roku upada Bagdad. Brytyjskie Challengery i amerykańskie Abramsy odegrały ogromną rolę w szybkiej ofensywie na Irak. Oba te pojazdy zasługują na miano najlepszego czołgu na świecie. Jeżeli mówimy o sile i wiarygodności, Challenger 2 jest najlepszy. Ponad 90 lat po tym, jak pierwsze czołgi wzięły udział w wojnie, te maszyny wojenne po raz kolejny udowodniły swoją wartość. Podczas wojny najważniejsze jest utrzymanie się na własnej pozycji. Do tego właśnie służą czołgi i oddziały naziemne. Żołnierze potrzebują ochrony, dlatego konieczne jest wykorzystanie pojazdów opancerzonych. Czołg jest kluczowy podczas bitwy. Nie wygra jej samodzielnie, ale inne oddziały bez czołgu też sobie nie poradzą. Jednak niedługo może nadejść kres kariery tego 60-tonowego czołgu. Potrzebne będą bardziej zwinne pojazdy do prowadzenia szybkich akcji na terenach miejskich nieprzyjaciela. W ciągu 20 lat powstaną lżejsze pojazdy o tej samej sile ognia, co dzisiejsze czołgi. Będą one posiadać skomplikowane systemy elektroniczne. Być może będą zdalnie sterowane. Jednak dla żołnierzy, którzy kierują Challengera do walki, tylko jedna maszyna będzie liczyć się podczas wojny. To elitarny czołg dla elitarnej załogi. Zbudowano niecałe 400 czołgów Challenger 2. Z niezniszczalnym opancerzeniem i silną bronią Challenger to zawodnik, który może stanąć w szranki z każdym innym czołgiem na świecie. Gdybyśmy ustawili wszystkie czołgi świata na parkingu, i tak najpierw wszedłbym do Challengera 2. Ufam Challengerowi 2. Wierzę, że to prawdziwy zwycięzca. Challengery nadają się do szybkich akcji. Udowodniły, że potrafią to robić. Dla żołnierzy oddziałów pancernych to jest brytyjski czempion. Następca Challengera 2. Kiedy został on ukończony w 1994 roku, posiadał więcej oprogramowania niż system kontroli lotu w myśliwcu. Challenger 2 wyglądał jak jego poprzednik. Kadłub i gąsienice są bardzo podobne. Na tym kończą się podobieństwa.
Wieżyczka została zbudowana według zupełnie innego projektu. W tym czołgu dokonano 150 ulepszeń. Challenger 2 jest trochę cięższy, ale szybszy. Ma nowy system napędu z 26-litrowym silnikiem diesla. Działko to potężniejsza wersja działka jego poprzednika, a opancerzenie jest ulepszoną wersją Chobham o nazwie Dorchester. Ten czołg jest jedynie w 4% podobny do swojego poprzednika. Wyposażony jest w lepszy system widoczności, który daje strzelcowi i dowódcy większą orientację na polu bitwy. Nie powinien nazywać się Challenger 2. Powinien otrzymać nowe imię, ponieważ jest zupełnie inny. Kiedy zaczęliśmy wchodzić do tego czołgu, pomyśleliśmy, że jest nieco inny. Kiedy byliśmy w środku, nie poznaliśmy wnętrza. Poza działkiem, wszystko zostało zmienione. To sprzęt z zupełnie innej epoki. Największym usprawnieniem jest nowy system kontroli uzbrojenia. To wspomagana komputerowo procedura, która umożliwia dowódcy wyprzedzenie o krok działań strzelca. Zazwyczaj najpierw dowódca wybiera cel. Wykorzystywaliśmy do tego system zarządzania celem, który oznacza, że dowódca wybiera cel niezależnie od obrazu widzenia strzelca. Dowódca wybiera obiekt. Wieżyczka obraca się i strzelec ustawia broń. W tym czasie dowódca obserwuje pole bitwy i wybiera kolejną ofiarę. Kiedy strzelec zniszczy pierwszy czołg, wieżyczka automatycznie ustawia się w kierunku kolejnego celu wybranego przez dowódcę i cała procedura rozpoczyna się od nowa. Dzięki temu systemowi Challenger może przeprowadzić precyzyjny ostrzał i zniszczyć 8 czołgów nieprzyjaciela w jedynie 40 sekund. Kiedy strzelaliśmy podczas bitwy, to było niesamowite. Ten większy i lepszy czołg już czekał na okazję, żeby wykazać się na polu bitwy. To oczekiwanie nie trwało długo. 20 marca 2003 roku siły koalicji wchodzą do Iraku. Ich przeciwnikiem jest nadal potężna armia Saddama Husseina. Nowy i ulepszony Challenger 2 znajdzie się w pierwszej linii walki. Jak da sobie radę podczas prawdziwej bitwy? W lutym 2003 roku rozpoczęła się operacja w Iraku. Siły koalicji atakują z lądu, wody i powietrza. Zamierzają zniszczyć militarną infrastrukturę Saddama Husseina. Działania brytyjskie podczas tej wojny otrzymały kryptonim Operation Telic. Biorą w nich udział 43 tysiące Brytyjczyków. Challenger 1 udowodnił swoją wartość podczas pierwszej wojny w Zatoce. Teraz pora na Challengera 2. 120 czołgów zostaje przewiezionych do Kuwejtu i dostosowanych do działań wojennych. Zamontowano dodatkowe opancerzenie na kadłubie. Zwiększyło ono wytrzymałość czołgu. Dodano też płócienną osłonę dookoła kadłuba. Podczas jazdy unosił się kurz, a dzięki tej osłonie nie dostawał się on do silnika. Załogi Challengerów przygotowują się. Wielu żołnierzy po raz pierwszy weźmie udział w wojnie. Czuliśmy, że jeżeli coś ma się wydarzyć, chcemy wziąć w tym udział. Bez wątpienia jednak obawialiśmy się wojny. Często zalegała cisza. Ludzie próbowali zebrać myśli. Wtedy ktoś próbował powiedzieć coś zabawnego, żeby odpędzić obawy. W pustynnych warunkach niezbędny okazał się system kontroli temperatury. Żar bił od samego pojazdu, a także wpadał z zewnątrz przez otwarty właz. System klimatyzacji bardzo pomógł nam w utrzymaniu morale. 20 marca 2003 roku nowe czołgi Challenger 2 przekraczają granicę w pierwszej linii ataku Sił Zjednoczonych.
Największym problemem było przedarcie się przez tłum reporterów na granicy irackiej. To było prawie niemożliwe. Na granicy panował chaos. Kiedy główne siły amerykańskie podążały przez pustynię w stronę Bagdadu, brytyjskie Challengery skoncentrowały swój atak na drugim irackim mieście, Basra, leżącym na południu. Początkowo ataki sił zjednoczonych kończyły się przygniatającym sukcesem. Napotkaliśmy przede wszystkim opuszczone budynki, czołgi i sieci okopów. Ludność cywilna mówiła, że żołnierze uciekli dzień wcześniej. Otworzyliśmy czołg i rozglądaliśmy się dookoła. Wydawało nam się, że znów jesteśmy w Kuwejcie. Nic się nie działo. Kiedy czołgi zapuściły się głębiej w terytorium Iraku, dostały się pod ogień grup paramilitarnych, lojalnych wobec Saddama. W tamtym czasie zastanawiałem się, co może powstrzymać ten czołg i jakie pociski będzie w stanie znieść. To było straszne. Na początku to był jedynie ostrzał z lekkiej broni. Słyszeliśmy, jak pociski odbijają się od czołgu. Zawsze zastanawialiśmy się, jak potężne mogą być granatniki. Kiedy pierwszy z nich uderzył w wieżyczkę, usłyszeliśmy jedynie huk. Strach minął, bo nic nam się nie stało. W nocy 26 marca dywizjon Challengerów przesuwał się w kierunku przedmieść Basry, żeby wesprzeć komandosów, którzy znaleźli się pod ostrzałem. Zmierzaliśmy na południe Basry. Mieliśmy ochronić brygadę komandosów, którzy nie mieli żadnych pojazdów opancerzonych. Challengery wyruszają w nocną podróż. W ciemności próbują przedostać się przez wodę, korzystając z nowej technologii. Jechaliśmy już od jakichś 4-5 godzin. Przekroczyliśmy Shat al-Arab przy pomocy nowych barek M3. Wtedy skorzystaliśmy z nich po raz pierwszy. Musieliśmy pokonać strome zbocze przy wejściu na barkę i przy zejściu z niej. Kierowca musiał być bardzo ostrożny. Jeden błędny ruch, a wylasie 6 miesięcy przed zawodami. Obchodzą się z nami jak z jajkiem. Nikt nie chciałby, żeby strzelcy zostali ranni. Kiedy w zawodach brali udział Amerykanie, Niemcy, Holendrzy i inni członkowie NATO, wszyscy próbowali udowodnić, że są najlepsi. Zawody rozpoczęły się 15 czerwca 1987 roku. Wygrana zależała od dokładności i szybkiej likwidacji celu. Podczas pierwszej rundy uzyskaliśmy najwyższy wynik tego dnia, ale byliśmy najwolniejsi, więc zajęliśmy ostatnie miejsce. Podczas drugiej rundy okazało się, że wycieraczki są kiepskie. Rzadko z nich korzystaliśmy. Rozmazywały wodę po szybach. Niestety, mieliśmy pecha i tego dnia padało. Po 5 dniach zawodów Challenger zajmował ostatnie miejsce. To wstyd dla armii, która twierdzi, że ma najlepszych strzelców na świecie. To był najsmutniejszy dzień dla Challengera. Nasi zawodnicy czuli, że wszystkich zawiedli. Wiedzieli, że mogli lepiej sobie poradzić. Stało się jasne, że zaczynamy zostawać w tyle w stosunku do innych krajów członkowskich NATO. Korzystaliśmy z technologii, która zaczynała się starzeć. Armia brytyjska musiała stworzyć nowy czołg. Wyciągnięto odpowiednie wnioski. Armia brytyjska zdecydowała się zaprojektować nowy czołg. Jednak nazwa Challenger pozostała. W 1991 roku, zanim nowy model był gotowy, Challenger 1 wziął udział w operacji Pustynna Burza. Zmierzył się z siłami zbrojnymi Saddama Husseina. Jak czołg, który wypadł fatalnie w zawodach, dał sobie radę podczas wojny? Drugiego sierpnia 1990 roku ogromna armia Saddama Husseina w ciągu 24 godzin wkracza do Kuwejtu. Siły Narodów Zjednoczonych zamierzają odeprzeć irackich najeźdźców.
180 czołgów Challenger zostaje sprowadzonych do Arabii Saudyjskiej. Saddam obiecuje wszystkim bitwę wszechczasów. Brytyjskie szczury pustynne przygotowują się do wojny. Siły koalicji zmierzą się z czwartą największą armią świata, która składa się z 300 tysięcy ludzi i ponad 4 tysięcy czołgów, w tym niszczycielskich T-72. Ludzie martwili się czołgami T-72. Miały olbrzymie działko kalibru 125 mm, większe niż działko Challengera. Żołnierze mogli obawiać się też broni biologicznej i chemicznej. Jednak czołgi Challenger przygotowane są na taką możliwość. Kiedy kabina jest zamknięta, staje się zupełnie szczelna. Zakładasz aparat oddechowy i możesz pracować i walczyć wewnątrz czołgu. Jednak kiedy w środku robi się gorąco, trudno jest tam wytrzymać. Przeciwko Irakijczykom wysłano olbrzymią flotę samolotów. Być może kampania powietrzna zmusi ich do złożenia broni i atak naziemny nie będzie potrzebny. Siły koalicji decydują jednak, że krótka i ostra kampania naziemna jest konieczna. Generał Norman Schwarzkopf planuje manewr oskrzydlający, żeby okrążyć siły irackie. Część oddziałów okrąży zachodni kraniec pola walki. Jednocześnie ruszy ofensywa na miasto Kuwait. Oddziały opancerzone pośpieszą na północ, a następnie na wschód, przez południowy Irak. W ten sposób armia Saddama zostanie okrążona. O 4 nad ranem 24 lutego 1991 roku siły naziemne rozpoczynają atak na Kuwait. 60-tonowe Challengery przekraczają granicę. Siły koalicji poruszają się szybko wzdłuż frontu o długości prawie 500 kilometrów. W ciągu kolejnych dni i nocy oddziały irackie doświadczają nieprzerwanej siły ognia amerykańskich czołgów Abrams i brytyjskich Challengerów. Podczas pierwszej wojny w Zatoce ten czołg dowiódł, że jest zdolny wywiązać się ze swoich zadań. Bez wątpienia przekonał nas, że potrafi robić to, do czego został stworzony. Oślepieni dymem z pożarów szybów naftowych, Irakijczycy nie mogą wycelować dokładnie w zbliżające się Challengery. Te natomiast mogą wykorzystywać obrazy termowizyjne do ataku na pojazdy wroga. Na zielonym tle gorące punkty irackich pojazdów wyglądają jak czerwone plamy. Kiedy strzelasz po raz pierwszy, nic nie widzisz, ponieważ karabin emituje olbrzymią ilość ciepła. Wszystko znika w chmurze dymu. Rozpływa się ona dopiero po chwili. W tym momencie można dobrze przyjrzeć się celowi. Ten system to duży atut. Umożliwia Challengerom atak z dużej odległości przy minimalnym ryzyku dla nich samych. Roztrzaskane irackie czołgi zaśmiecają pustynny teren. Widok zniszczenia, jakiego dokonuje ta maszyna, jest najwspanialszy na świecie. Ale to działko kalibru 120 mm pozwoliło Challengerowi zapisać się na kartach historii, ponieważ dzięki niemu można zniszczyć cel oddalony o 1000 metrów. Strzelec dostrzega cel i strzela. Pocisk wypada z lufy z prędkością 1,5 km na sekundę. Leci ponad 4 km, zanim uderzy w cel. Z tej odległości niszczy iracki czołg. To bardzo duży dystans, prawie poza zasięgiem wzroku. Dzięki zaawansowanej technologii sił koalicji, czołgom i nalotom z powietrza, odniesienie zwycięstwa zajęło jedynie 100 godzin walki naziemnej. Challengery zniszczyły 300 pojazdów opancerzonych. Irakijczycy nie zniszczyli żadnego Challengera. Jeden z brytyjskich brygadierów powiedział: "Zawsze wiedziałem, że Challenger jest stworzony do wojny, a nie do zawodów."
Podczas tej wojny Challengery stanęły naprzeciw czołgów radzieckich T-55 i T-72. Gdyby walczyły z czołgami nowej generacji, mogłyby mieć z nimi problem. Challenger 1 miał problemy z systemem filtrowania powietrza, ale w walce był niepokonany. W Wielkiej Brytanii projektanci opracowywali już jego na... Kiedy ta maszyna wjeżdża na pole bitwy, nie można przed nią uciec. Jej głównym zadaniem jest całkowite unicestwienie czołgów nieprzyjaciela. Zostawia po sobie niewyobrażalne zniszczenia. Wewnątrz tej wieżyczki znajduje się system, który umożliwił zniszczenie irackich czołgów z odległości ponad 4 kilometrów. To najdłuższy dystans, z jakiego kiedykolwiek atakował czołg. Podczas operacji Iraqi Freedom, dzięki ciężkiemu opancerzeniu, nie zniszczono ani jednego brytyjskiego czołgu. Żadna iracka broń nie mogła go pokonać. Dzięki nagraniom archiwalnym znajdziemy się dzisiaj na polu walki z maszyną, która może ubiegać się o miano najlepszego czołgu podstawowego świata. To brytyjski czołg Challenger. 27 marca 2003 roku 14 czołgów Challenger ustawia swoje systemy naprowadzania w kierunku 14 irackich T-55 w mieście Basra. W ciągu kilku minut z T-55 pozostają jedynie płonące wraki. Po jakiejś minucie zapala się paliwo i amunicja przechowywana w pojeździe. To walka pomiędzy najpowszechniej produkowanym, a najbardziej zaawansowanym czołgiem na świecie. Challenger jest niezniszczalny. Dla Brytyjczyków jest on ukoronowaniem ponad 90 lat pracy nad projektami czołgów. Historia ta sięga I wojny światowej, kiedy zbudowano pierwszy czołg, który przetaczał się po polu bitwy nad Somą w 1916 roku. Ta rewolucyjna nowa broń miała przełamać impas na froncie zachodnim. Był to pomysł Winstona Churchilla. Czołgi miały utorować drogę przez niemiecką linię obrony dla piechoty, kawalerii i innych oddziałów. Czołg był zlepkiem koncepcji. Miał to być pojazd, który posiadał karabin maszynowy, potrafił posuwać się naprzód przez okopy i mógł zapewnić ochronę. Pierwsze czołgi wywarły wielkie wrażenie na żołnierzach nieprzyjaciela, którzy uciekali z pola bitwy. Kiedy Niemcy po raz pierwszy zobaczyli czołg, przeżyli szok. Czołgi wywierają taki psychologiczny wpływ do dzisiejszego dnia. Jednak kiedy pojawiły się po raz pierwszy, robiły o wiele większe wrażenie. Pierwsze czołgi były powolne i zawodne. Nie potrafiły odwrócić karty zwycięstwa Wielkiej Wojny. W drugiej połowie lat 20. Wielka Brytania stworzyła mnóstwo koncepcji budowy i wykorzystania czołgów. Stworzono eksperymentalny oddział czołgowy. Była to grupa, która wykraczała w przyszłość sztuki wojennej. Brytyjczycy byli uważani za wiodącą nację. Cały świat interesował się ich pomysłami. Przyglądali się im Francuzi. Bardzo dokładnie obserwowali ich Niemcy. W 1940 roku taktykę brytyjskiego eksperymentalnego oddziału wykorzystało 2,5 tysiąca niemieckich czołgów, kiedy pędziły przez Europę zgodnie z planem Hitlera. Był to początek wojny światowej, podczas której czołgi osiągnęły wiek dojrzały.
Jednak pomiędzy rokiem 1928 a 1940 technologia Wielkiej Brytanii pozostała w tyle. Wiele brytyjskich maszyn porzucono, szczególnie podczas ewakuacji Dunkierki. W tej wojnie Brytyjczycy korzystali z amerykańskiego Shermana M4. Stał się on uniwersalnym czołgiem aliantów. Na froncie wschodnim Rosjanie wykorzystali swoje T-34, żeby przyspieszyć marsz z Kurska do Berlina. Naziści próbowali przeciwstawić im swoje Tigery i King Tigery. Choć były to skuteczne maszyny wojenne, były ciężkie i trudne do naprawy. Tiger był potężnym czołgiem, ale Niemcy mieli ich jedynie około 1300. Shermanów było 50 tysięcy, a T-34 70 tysięcy. Po II wojnie światowej projektanci czołgów próbowali odnaleźć równowagę pomiędzy siłą ognia, opancerzeniem a mobilnością. Brytyjczycy byli zdeterminowani, żeby ponownie nie zostać w tyle. W 1945 roku zbudowali Centuriona. Był on ciężko opancerzony i niezawodny. Miał wielki wpływ na projekt Challengera. Ten czołg miał dobry projekt i można go było wciąż ulepszać. Zanim został wycofany z wojsk brytyjskich, umocniono opancerzenie i zwiększono jego zasięg. Myślę, że był jednym z najlepszych. W 1967 roku służbę rozpoczął przodek Challengera, Chieftain. Ma on podobne rozmiary i masę. Jest uzbrojony w najlepsze działko na świecie. Działo kalibru 120 mm. Jego potencjalnymi ofiarami miały być radzieckie czołgi, które mogły zaatakować równiny Europy. Czołgi zostały zaprojektowane do powstrzymywania radzieckich oddziałów, żeby mogła zniszczyć je artyleria. To był bez wątpienia najbardziej skuteczny czołg. Działko było niesamowite. W swoim czasie Chieftain był najlepiej opancerzonym czołgiem na świecie, ale często kwestionowano jego niezawodność. Łatwo było rozpoznać ten czołg na polu walki. Obok niego zawsze znajdował się pojazd techników. Ale to nie problemy mechaniczne Chieftaina zmusiły Brytyjczyków do stworzenia Challengera. Na początku lat 70. broń przeciwczołgowa była już tak zaawansowana, że cały świat zaczął zastanawiać się nad skutecznością własnych czołgów. Zadaniem broni przeciwczołgowej było przebicie opancerzenia czołgu i zabicie załogi znajdującej się w środku. Pierwsze pociski kinetyczne przebijały się dzięki własnej masie i prędkości. Pociski odłamkowe APDS gubią koszulkę stabilizującą, kiedy opuszczają lufę. Mogą przebić nawet grubą warstwę stali. Lądowalibyśmy w wodzie. Mówiliśmy kierowcy, żeby się nie spieszył. Nie manipulował zbyt wiele kontrolkami. Miał spokojnie i powoli wjechać na barkę. Przed świtem Challengery znajdują się na swojej pozycji i są gotowe do ataku. Słyszeliśmy, że znajdowała się tam grupa czołgów T-55, które uciekły z Basry. Poruszały się w kierunku naszych wojsk. Naszym zadaniem było je przejąć. Głównym czołgiem, z jakim mają się zmierzyć Challengery, jest rosyjski T-55. Ten czołg mógł być uważany za nowatorski w latach 70., ale załoga i tak nie zlekceważy przeciwnika. Ten czołg jest bardzo mobilny. W odpowiednich rękach, jeżeli uda mu się zbliżyć, może wyrządzić poważne szkody. We heard
Usłyszeliśmy przez radio, że zbliżają się T-55. Wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy to naprawdę. Irakijczycy zostają zwabieni w pułapkę. Myślą, że atakuje ich niewielki oddział piechoty. Wchodzą w zasięg Challengerów. To była dobra okazja, żeby skorzystać z podglądu normalnego i termowizyjnego jednocześnie. Przełączaliśmy się z jednego na drugi i w ten sposób ustaliliśmy dokładnie, z jakim pojazdem mamy do czynienia. Z odległości 1500 metrów zaczynają ostrzał irackich czołgów. Działka strzelają z prędkością 8 pocisków na minutę. Możesz jedynie modlić się, żeby twój strzelec okazał się szybszy niż strzelec nieprzyjaciela. Pocisk uderza w cel, który widzimy przez celownik. Po jakiejś minucie zapala się paliwo i amunicja wewnątrz pojazdu. Wtedy widać tylko wielką chmurę dymu. Challenger rozpętuje burzę ognia. W ciągu kilku minut 14 czołgów irackich zostaje zniszczonych. Otworzyłem właz i rozejrzałem się wokół. To wyglądało jak scena z filmu. W pobliżu palił się T-55. Zaraz za nim znajdował się wielki betonowy znak z wizerunkiem Saddama Husseina. W takiej sytuacji czujesz jedynie ulgę, że udało ci się zniszczyć czołg nieprzyjaciela, zanim on zdołał zniszczyć ciebie. Nowoczesne Challengery mają dużą przewagę nad T-55, które swoją świetność przeżywały podczas zimnej wojny. Różnica w technologii jest tak wielka, jak pomiędzy rowerem a samochodem. Czułem, że cokolwiek będą próbowali zrobić, nie będzie to dla nas problemem. Challenger 2 trafiał za pierwszym razem w 99% wypadków. Podążamy szybko do przodu i strzelamy, nie zatrzymując się. Podczas tego konfliktu Challenger 2 zostaje trafiony przez T-55 pociskiem kalibru 100 mm. Tym razem to zaawansowane opancerzenie ocaliło czołg od zniszczenia. Pocisk uderzył z przodu. Zapaliły się jedynie płyty opancerzenia. Struktura pojazdu nie ucierpiała. Wytrzymałość czołgu wkrótce stanie się legendą, kiedy zagubiony Challenger zdoła odeprzeć siłę ognia granatników i pocisków przeciwczołgowych. Podczas tej bitwy nowy Challenger udowodni, że jest czymś więcej niż kawałkiem metalu. 13 kwietnia 2003 roku. Operacja w Iraku osiągnęła punkt kulminacyjny. Nowe i ulepszone Challengery 2 stają naprzeciw sił zbrojnych lojalnych wobec Saddama Husseina. Oddziały żołnierzy brytyjskich zmierzają do miasta Abu al-Qasib w pobliżu Basry. Mieliśmy zniszczyć pewien cel. Zmierzaliśmy w kierunku przedmieścia. Niestety, napotkaliśmy silny opór. Kiedy czołgi podążają naprzód, Irakijczycy próbują je powstrzymać. Jeden z nich wyskoczył i zaczął strzelać z karabinu maszynowego. Trafił w wizjer kierowcy. Granatnik uderzył w przednią część kadłuba. Pod naporem ognia sierżant Baird decyduje się na odwrót. W tym momencie jego peryskop zostaje roztrzaskany przez kolejny granatnik. Nie mogłem już pomóc kierowcy w odwrocie. Zapanował chaos i wylądowaliśmy w rowie. Odpadły dwie gąsienice, a Irakijczycy zaczęli niszczyć kolejne peryskopy. Irakijczycy dokładnie celują w słabe punkty czołgu. Zniszczyli peryskop dowódcy, celownik strzelca i wizjer kierowcy. Mieliśmy pomocniczy wizjer. Karabin maszynowy zablokował się, ale główne uzbrojenie działało znakomicie. Pomimo ciągłego strzału, opancerzenie Chobham spisuje się wspaniale. Mieliśmy słuchawki na uszach, więc nie słyszeliśmy hałasu wybuchów, jedynie głuche uderzenia.
W zasadzie tylko jeden pocisk spowodował taki hałas, że aż nami zatrzęsło. Czołg zostaje trafiony pociskiem przeciwczołgowym. To zadziwiające, ale opancerzenie odpiera nawet to uderzenie. Poczuliśmy uderzenie. Operator upadł na ziemię. Uszkodził sobie nadgarstek, ale pojazd nie odniósł obrażeń. Pomimo wielkiej ufności w możliwości czołgu, żołnierze nadal są otoczeni oddziałami nieprzyjaciela. Byliśmy śmiertelnie przerażeni. Jednak dowódca naszego oddziału zapewnił nas, że przyjdą nam z pomocą. Reszta oddziału próbuje osłaniać uwięzionych, zanim możliwe będzie przeprowadzenie akcji ratunkowej. Wyciągnięcie tego czołgu zabrało nam 10 godzin. Potrzebne były dwa pojazdy ratunkowe. Misję udało się przeprowadzić dopiero pod osłoną ciemności. Challenger został trafiony 8 granatnikami i pociskiem przeciwpancernym. Załoga bezpiecznie przetrwała atak. Irakijczycy mieli czas i mogli dokładnie celować w słabe punkty czołgu. To była wielka ulga, kiedy zobaczyliśmy, że wszyscy 4 członkowie załogi żyją. Challenger 2 ocalił moje życie. Jestem bardzo wdzięczny ludziom, którzy zaprojektowali ten czołg i jego opancerzenie. Gdyby nie oni, nie siedziałbym tu dzisiaj. Pociski odkształcalne HESH eksplodują na pancerzu, powodując odpryski metalu po wewnętrznej jego części. Odłamki te zabijają załogę. Pociski kumulacyjne HEAT wykorzystują energię chemiczną. Dzięki strumieniowi stopionego metalu i gazu przebijają pancerz czołgu. Jednak dopiero stworzenie przenośnych systemów rakietowych sprawiło, że projektanci czołgów musieli przemyśleć swoją taktykę. Czołg, który byłby odporny na takie rakiety, ważyłby 200 ton. Projektanci czołgów musieli stworzyć system ochrony, który mógł pokonać tę śmiercionośną broń. W 1971 roku brytyjscy naukowcy w tajnych laboratoriach wyposażyli eksperymentalny czołg w nowy pancerz nazwany Choban. W przyszłości da on Challengerowi miano niepokonanej maszyny wojennej. W 1983 roku Challenger 1 został oddany do użytku armii brytyjskiej. Chciałem jak najszybciej wsiąść do środka i zobaczyć, co można nim osiągnąć. Poprzednik Challengera 1, Chieftain, miał olbrzymi wpływ na projekt tego czołgu. Chociaż budowano go 7 lat, Challenger i Chieftain są jednakowe jedynie w 75%. Nowy czołg ma podobne uzbrojenie, kształt kadłuba i rozmieszczenie załogi. Jednak silnik i system zawieszenia Chieftaina wymieniono na inne, co dało wielką różnicę w skuteczności na polu bitwy. Wszyscy zazdrościli Dywizjonowi A, jeździli na dalekie misje ćwiczeniowe, a my nadal służyliśmy na naszych Chieftainach, które wlokły się z prędkością 30 km na godzinę. Challenger 1 ma prawie 9 metrów długości, prawie 4 metry szerokości i waży ponad 60 ton. Jego główną bronią jest działko kalibru 120 mm, które może strzelać różnymi pociskami, nawet tymi ze zubożonym uranem. Czołg posiada 2 karabiny maszynowe. Służą one do likwidacji oddziałów naziemnych nieprzyjaciela. Potrafi również stworzyć zasłonę dymną. Wieżyczka obraca się o 360 stopni i mieści 3 osoby, w tym dowódcę załogi. Może on rozglądać się dookoła przez peryskopy w osobnej wieżyczce. Kabina kierowcy znajduje się z przodu czołgu. Dźwignie kontrolują kierunek jazdy. W czołgu zamontowano silnik Perkins. Umożliwia on jazdę z maksymalną prędkością 56 km na godzinę w zasięgu prawie 500 km. Ten czołg może szybko dostać się na pole bitwy.
battle tank that can get into harm's way in a hurry. Żołnierze wiedzieli, że był bardziej niezawodny. Dał lepszą ochronę i był szybszy. Myślę, że byli bardzo zadowoleni, kiedy wprowadzono go do służby. Jednak największym krokiem naprzód było opancerzenie Chobham Challengera. Jest to technologia równa opancerzeniu ze stali o grubości około 100 cm. Stworzył ją pod koniec lat 60. dr Gilbert Harvey, ale zastosowano ją po raz pierwszy w amerykańskich czołgach M1 Abrams. Chobham to nadal tajemnica państwowa. Wiemy jedynie, że ta technologia jest bardzo skuteczna. Chobham to opancerzenie zbudowane z kilku warstw nylonowej mikrosiateczki, zespolonych po obu stronach stopami tytanu, płytek ceramicznych i innych niezidentyfikowanych substancji. Potrafi ono pochłaniać i rozpraszać energię pocisku. Dzięki czemu chroni załogę wewnątrz czołgu. Jednak w epoce zaawansowanej technologii wojennej Challenger jest nadal jedynie tak dobry, jak czteroosobowa załoga, która prowadzi go do ataku. Czołgiem kieruje dowódca. Kontaktuje się ze swoimi przełożonymi i przekazuje rozkazy załodze. W razie potrzeby wchodzi do wieżyczki i obserwuje pole walki. Możesz prowadzić czołg, pełnić obowiązki strzelca lub operatora. Jednak dopiero kiedy jesteś dowódcą czołgu, wiesz naprawdę, jak wygląda współpraca z tą maszyną. Operator jest drugi po dowódcy. Często przechodzi szkolenie jako strzelec i kierowca i może objąć oba te stanowiska podczas walki. Zajmujesz się wszystkimi urządzeniami radiowymi. Jeżeli nadchodzą komunikaty, jesteś pierwszą osobą, która ich wysłuchuje. Jesteś też ojcem załogi, bo operator odpowiada również za karmienie i pojenie członków zespołu. Kolejnym zadaniem operatora jest ręczne ładowanie amunicji. Prędkość, z jaką pracuje, decyduje o przeżyciu całej załogi. Strzelec ustala odległość do celu za pomocą lasera i systemów komputerowych. Umożliwia to precyzyjny ostrzał obiektów. Jego praca to połączenie zadań snajpera i technika komputerowego. Strzelec prawdopodobnie widzi najmniej z tego, co się dzieje, ponieważ skupia się na konkretnych obiektach. Naciska spust, zanim zorientuje się, co się stało, cel już został trafiony. Kierowca steruje czołgiem z przodu pojazdu w bardzo niewygodnej pozycji. Siedzisz pod kątem, właściwie prawie leżysz. Patrzysz jedynie przez niewielki wizjer, ale to kluczowe stanowisko. Poza tym prowadzenie czołgu jest niesamowitym przeżyciem. Podczas walki załoga jest samowystarczalnym oddziałem, który musi przeżyć w przestrzeni nieco większej niż wnętrze samochodu. Nie chciałbym przebywać tam przez kilka dni, ale możliwe, że będziemy kiedyś musieli być zamknięci około 12 do 18 godzin dziennie. Oczywiście mamy tutaj toaletę, z której moglibyśmy skorzystać w takich sytuacjach, ale mamy nadzieję, że to nie będzie konieczne. Ten brytyjski pojazd posiada nawet automat do parzenia herbaty. Kiedy woda zaczyna wrzeć, podstawiasz kubek pod spód i nalewasz herbatę. Można tutaj również podgrzać jedzenie. Kiedy tylko woda się zagotuje, można przygotować cały posiłek. Trwa to jedynie krótką chwilę. W 1987 roku, podczas zawodów o trofeum Armii Kanadyjskiej, przetestowano możliwości bojowe Challengera 1. Ta olimpiada czołgów, której celem jest poprawienie umiejętności strzelniczych członków NATO, służy producentom czołgów do pochwalania się możliwościami swoich pojazdów. Szkolenie rozpoczyna